Psalm, który rozpoczyna psał też, psalm pierwszy, jest Psalmem, który zawiera myśl obecną, tak w Starym Testamencie, zwłaszcza w Księdze Powtórzonego Prawa, w nauczaniu Jezusa, w nauce Dwunastu apostołów, Didache w dokumencie już niebiblijnym, ale, ale z tych pierwotnych czasów chrześcijaństwa, czyli ukazuje dwie drogi. Przed człowiekiem jest wybór. Słowo Boże jest zaproszeniem. Wola Boża jest zaproszeniem. Do człowieka należy wybrać, czyli przyjąć zaproszenie, czy też odrzucić. Obraz, jakiego pierwszy psalm używa, to jest taki, że ten wybór jest wyborem miejsca zakorzenienia że albo drzewo zostaje zasadzone nad płynącą wodą, nad rzeką i czerpie wodę nawet w czasie suszy, bo rzeka nie wysycha, albo staje się jakimś chwastem na pustyni, który szybko usycha, jeżeli szuka zakorzenienia tam, gdzie, gdzie nie można znaleźć źródła, siły, gdzie nie można znaleźć wody. No więc tak na początek psalterza w ogóle dostajemy coś takiego, taką wskazówkę, błogosławiony człowiek. Ten właśnie, który wie, gdzie się zakorzenić, wie, gdzie szukać siły do życia. I to, co jest na początku psałterza, no jest tak u początku w ogóle życia religijnego, duchowości. Do, należy powracać do, do tego pierwszego wyboru. Uświadamiać sobie, z czego chcę czerpać, gdzie jestem zakorzeniony. I nie, nie jest to jakaś wizja taka, chcesz dostać nagrodę, to pamiętaj, żebyś tego przestrzegał. Chociaż rzeczywiście, że nauka biblijna przekłada się na prawo, czy wręcz jest nazywana prawem, zwłaszcza pięcioksiąg, czyli, że poddane są zasady życiowe, ale te zasady życiowe są zasadami życia. W znaczeniu takim, ucz się czerpać siłę życiową, ucz się otwartości na łaskę. Do ciebie należy wybór, więc musisz wiedzieć, co wybrać i ty ponosisz odpowiedzialność. Jesteś zaproszony. Natomiast do ciebie należy ten krok, czyli decyzja, zdecydowanie się, tak czy tak wybierasz. Czy wybierasz to zakorzenienie władzy.